Na teren gminy Kozienice trafił kolejny nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, tym razem do Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzywole. Jego odbiór odbył się w środę 31 sierpnia. Auto za prawie 1 000 000 zł, z czego około 600 tysięcy to środki zewnętrzne. Średnie auto, które będzie tutaj służyło, myślę, przez długie lata, bo to auto nowe. A to nie ostatnie słowo w tym roku, jeśli chodzi o straże na terenie gminy Kozienice. Dlatego cieszę się ogromnie, bo z uwagi na sytuację, na wojnę, na problemy popandemiczne, są problemy w realizacji. Natomiast nam się udało to zrealizować. Zresztą widać po strażakach, po druhach naszych, że też ogromna radość. Uwierzyli, jak zobaczyli, bo długo się mówiło, ale teraz już jest. Radości z nowego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego nie kryli też druhowi ochotnicy na czele z prezesem OSP Ryczywą Radosławem Ośką. Taki zakup był w jednostce bardzo potrzebny. Teraz te marzenia udało się zrealizować. Samochód będzie wykorzystywany zarówno do akcji prowadzonych na terenie gminy, jak i poza jej granicami. OSP Ryczywą należy bowiem do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W odbiorze wozu oprócz burmistrza Piotra Kozłowskiego uczestniczyli także jego zastępcy Dorota Stępień i Mirosław Pułkowski, sekretarz urzędu Sylwia Wąsik, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Luiza Prus i pracownik tego wydziału Anna Przerwa.